Samoloty RAFU. Lotnictwo bombowe. Ofensywa bombowa Królewskich Sił Powietrznych w trakcie II wojny światowej stanowiła pokaz niespotykanej przedtem siły. Masowe naloty na skupiska ludności miały za zadanie nie tylko osłabić wysiłek wojenny Niemiec, ale także złamać morale narodu niemieckiego. Kolonia, Hamburg, Drezno. Aliancka ofensywa bombowa nie oszczędzała niczego. Niemcy wyniszczano bezlitośnie. Wielu krytykowało tę strategię. Jednak została ona stworzona przez naród walczący o przetrwanie i okazała się skuteczna. Ofensywa bombowa Królewskich Sił Powietrznych zapobiegała rajdom niemieckich pancerników, ograniczała produkcję wojenną, uniemożliwiała nazistom przerzucenie sił na front wschodni. RAF pragnął zmusić przeciwnika do kapitulacji. 7 maja 1945 roku zaprzestano bombardowań. Bomber Command, lotnictwo bombowe, nie od razu zdobyło swą groźną reputację. Jego dywizjony przeszły długą drogę od mrocznych dni roku 1939. Bombowce jednosilnikowe zostały zastąpione maszynami dwusilnikowymi. Był wśród nich Vickers Wellington, samolot o unikalnym kratownicowym kadłubie. Tak zwany płatowiec geodetyczny był lekki i wytrzymały. Dzięki temu Wellington stał się jednym z podstawowych bombowców pierwszego okresu wojny. Jednak do uderzenia w samo serce Niemiec RAF potrzebował czegoś większego. Bombowce czterosilnikowe, takie jak Stirling i Halifax, miały większy zasięg i udźwig. Przed rokiem 1942 Bomber Command miało niewielki wpływ na przebieg działań. Naloty rzadko osiągały cel, a i wtedy działo się to za cenę dotkliwych strat w personelu. W lutym 1942 roku okręty liniowe Scharnhorst i Gneisenau zdołały się przemknąć przez cieśninę kaletańską. Lotnictwo bombowe zajadle atakowało pancerniki. Niestety ani jedna bomba nie trafiła. Zbulwersowany parlament brytyjski domagał się zmian. Bomber Command otrzymało nowego dowódcę, generała Artura Harrisa. Wiedział on, że trzeba szybko coś zrobić, aby podnieść morale przemęczonych załóg. Zdecydował rozpocząć zmasowane naloty na Niemcy. Największy do tej pory nalot tej wojny miał miejsce w roku 1940. Wtedy 500 niemieckich bombowców zaatakowało Londyn. Harris pragnął podwoić ten rekord. Bomber Command dysponowało ponad 1000 bombowców. Były wśród nich nowe czterosilnikowe Lancastery. Zamierzano przełamać nieprzyjacielską obronę dzięki liczebnej przewadze. Na potencjalny cel uderzenia wytypowano dwa miasta. W ostatniej chwili sam Harris wybrał jedno z nich. Nalot skierował się nad Kolonię. Naziści, rozpoczynając tę wojnę, żywili dziecinne złudzenie, że będą bombardować wszystkich, a nikt nie zbombarduje ich samych. W Rotterdamie, Londynie, Warszawie i w setce innych miast wcielili tę doktrynę w życie. Posiali wiatr, a teraz będą zbierać burzę. Kolejno nadlatujące fale bombowców RAF-u zrujnowały Kolonię. Okazało się, że Harris wykuł nową, potężną broń. Masowe nocne naloty na niemieckie miasta stanowiły rdzeń strategii RAF-u aż do końca wojny. Ofensywa miała rzucić Niemcy na kolana. Jednak nie wszystkie naloty prowadzono wedle stworzonej przez Harrisa strategii atakowania głównych miast wielkimi formacjami bombowców. Brytyjski wynalazca Barnes Willis stworzył w 1943 roku 4,5-tonową bombę o dziwnym kształcie. Miała ona odbijać się jak kaczka od powierzchni wody i detonować po zatonięciu.
Planowano użyć je do niszczenia tam, w przemysłowych zagłębiach północnych Niemiec. Stworzono elitarny dywizjon Lancasterów pod dowództwem majora Guya Gibsona. Jednostka miała numer 617, ale sławę zyskała jako The Dumbbusters, dywizjon niszczycieli tam. W nocy 16 maja 1943 roku dywizjon skierował się w stronę zapory Mon w północnych Niemczech. Porę ataku wybrano tak, żeby w zalewie był najwyższy poziom wody, a księżyc był w pełni. Gibson i jego załogi musieli działać precyzyjnie. Lecieli na wysokości około 20 metrów. Gibson mawiał, że na takim pułapie nawet czkawka pilota może mieć tragiczne skutki. Gibson atakował pierwszy. Jego bomby precyzyjnie odbijały się od wody i zatonęły przy środkowej części tamy. Jednak ich wybuch nie skruszył betonowej konstrukcji. Gibson okrążył zalew i naprowadził resztę dywizjonu. Drugi samolot został trafiony ogniem artylerii. Uparta zapora puściła dopiero po eksplozji trzech prawidłowo umieszczonych bomb. Wysoka była cena tego zwycięstwa. Z 18 maszyn biorących udział w nalocie wróciło tylko 10. Największy swój sukces Dumbbusters odnieśli w innej akcji. W roku 1944 Niemcy ciągle dysponowały jednym z najgroźniejszych okrętów tej wojny. Pancernik Tirpitz miał wyporność 42 tysięcy ton. Był bliźniaczą jednostką Bismarcka. Miał działa kalibru 381 mm i podwójnie opancerzony kadłub. Stanowił zagrożenie dla alianckiej żeglugi. Żeby zatopić Tirpitza, trzeba było użyć broni zdolnej przebić jego wspaniały pancerz. Po południu 12 listopada 1944 roku formacja Lancasterów wystartowała ze Szkocji i skierowała się nad Norwegię. Każda z maszyn miała na pokładzie bombę typu Talboy o wagomiarze około 5400 kg. W nalocie brały udział załogi z dywizjonu numer 9 i Dumbbusters 617. Rozpoznanie ustaliło, że Tirpitz ukrył się w norweskim fiordzie Tromso. Kiedy Lancastery pojawiły się nad celem, okręt był dokładnie tam, gdzie go się spodziewano. Samoloty przystąpiły do zrzutu talbojów. Jedna z bomb uderzyła w nabrzeże, jednak dwie inne trafiły bezpośrednio w cel. Kiedy kolejne bomby spadały w chmurę dymu, ostatni symbol niemieckiej potęgi morskiej szedł już na dno. Oto baza, z której przeprowadzono nalot na Tirpitza. Stacja RAF-u Lozimuth do dziś pozostaje macierzystym lotniskiem jednostki Dumbbusters. Ściany zdobią tu trofea z bohaterskiej przeszłości 617. Jest wśród nich ta stalowa ściana z Tirpitza, podarowana przez Norwegów w 1948. Dzisiaj Dumbbusters latają na nowoczesnych samolotach uderzeniowych RAF-u na Tornadach GR-1. To na tych maszynach dywizjon ruszył do boju po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej. Dumbbusters przybyli do Bahrajnu zaledwie tydzień po inwazji Saddama Husajna na Kuwejt. Pilotów Królewskich Sił Powietrznych szkolono do walki z sowieckim uderzeniem pancernym na Europę Zachodnią. Teraz przyszło im stawić czoło innemu przeciwnikowi. W tej wojnie zapisali nowy rozdział historii RAF-u. W trakcie wojny w Zatoce RAF otrzymał gorzką nauczkę. Przed rozpoczęciem działań wielu lotników udzielało wywiadów w prasie i telewizji. Informacje z tych wywiadów pozwoliły Irakijczykom szantażować zestrzelonych brytyjskich lotników. Nic dziwnego, że teraz załogi liniowe unikają kamer. Jeden z nawigatorów zgodził się udzielić nam wywiadu zaaranżowanego tak, żeby zataić jego tożsamość. Niewielu z nas spodziewało się, że weźmiemy udział w prawdziwej wojnie, chyba że w apokaliptycznym starciu z Rosjanami. Posłano nas jednak do Zatoki,
Po raz pierwszy mieliśmy robić to, za co nam płacono i do czego nas szkolono. Szczerze mówiąc, byłem śmiertelnie przestraszony. Człowiek nie ma pojęcia, co go czeka. Wsiada do maszyny i zastanawia się, czy naprawdę potrafię to zrobić. Kiedy już wsiada się do kabiny, trzeba działać profesjonalnie. Człowiek musi dać z siebie wszystko. Wtedy jest szansa, że się uda i że wyjdziemy z tego cało. Zasycha ci w gardle, ale jesteś bardzo spokojny i starasz się zachować profesjonalnie. Jednak kiedy znaleźliśmy się nad Irakiem, wtedy dopiero się zaczęło. Pustynne tereny południowego Iraku stanowiły doskonałą scenerię dla bojowego debiutu Tornad. Nie było tam gór ani wzniesień, więc piloci RAF-u mogli zastosować najskuteczniejszą taktykę. Loty na niskim pułapie i z dużą prędkością. Nie trudno zrozumieć, dlaczego latali nisko. Chodziło o to, żeby pozostać poniżej strefy omiatanej wiązką fal radaru ostrzegawczego obrony przeciwlotniczej i zaskoczyć przeciwnika. W czasie wojny w Zatoce podstawową maszyną RAF-u była pierwsza wersja Tornada przeznaczona do atakowania celów naziemnych. Tornado GR-1. Pierwszym zadaniem było niszczenie irackich lotnisk. W misjach tych stosowano dwie taktyki. Jedna zakładała nalot na nieprzyjacielskie lotnisko na wysokości około 60 metrów. Zrzucano wtedy kombinację min z opóźnionym zapłonem i przeciwbetonowych bomb na spadochronach. Druga taktyka polegała na przeniknięciu w głąb nieprzyjacielskiej przestrzeni powietrznej na niskim pułapie. Potem samoloty wznosiły się i zwalniały bomby, które po krzywej balistycznej kontynuowały lot ku celowi. Nasz nawigator wspomina taki nalot. Po drodze byliśmy kilkakrotnie namierzeni przez rakiety wroga, więc wykonywaliśmy uniki. Kiedy znaleźliśmy się nad celem, trzeba było podciągnąć maszynę, żeby bomby poszybowały w stronę lotniska. Kiedy się wznosiliśmy, maszyna przed nami wybuchła. Sądzę, że dostała rakietą. Pomyślałem sobie, cholera, spadajmy stąd. Zrzuciliśmy bomby i obniżyliśmy maszynę, żeby polecieć według radaru umożliwiającego pełzanie zgodnie z rzeźbą terenu. Dostaliśmy. Nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie, ale prędkość odwrotu spadła do 450 km na godzinę. Pomyśleliśmy, do diabła, chyba się nie damy. Trzeba się stąd zrywać. Odwrót przy prędkości 900 km na godzinę. Regulamin czegoś takiego nie przewiduje, ale nam chodziło o życie. Musieliśmy stamtąd wiać. W powrotnej drodze spotkaliśmy samolot cysternę. Wykręciliśmy wokół niego beczkę z radości, że żyjemy. W początkowym okresie wojny iracka obrona przeciwlotnicza stanowiła poważne zagrożenie. Naloty trzeba było wykonywać skrycie, dlatego działano zwykle pod osłoną ciemności. To był prawdziwie surrealistyczny widok. Właściwie trudno to opisać słowami. Człowiek naprawdę może się sprawdzić w czasie takiego lotu nad terytorium nieprzyjaciela. Byłem bardzo spokojny. To bardzo dziwne uczucie. Zniszczono większość radarów kierowania ogniem, ale trudniejszym celem była staroświecka artyleria przeciwlotnicza. Śmiercionośny strumień ołowiu wzbijał się na spotkanie załogom tornad nadlatujących nad silnie bronione mosty. Artyleria biła w ciemno, ale sama jej ilość sprawiała, że loty na niskim pułapie były bardzo ryzykowne. Do 23 stycznia ogień z ziemi strącił 5 tornad. Wtedy RAF zmienił taktykę. Odstąpiono od lotów na małej wysokości. Teraz tornada miały latać powyżej pułapu irackich działek przeciwlotniczych. Dwudziestego szóstego stycznia nad polem walki pojawił się pewien przestarzały samolot.
30-letni lekki bombowiec morski miał wesprzeć załogi Tornad. Buccaneer, znany w Royal Navy jako latająca cegła, miał coś, czego brakowało Tornadom – laserowy wskaźnik celów. Pierwsza kombinowana operacja Buccaneerów i Tornad miała miejsce 2 lutego. Celem był most w południowym Iraku. Załoga Buccaneera miała za zadanie wzrokowo zidentyfikować cel i następnie podświetlić go promieniem lasera. Resztę miały załatwić Tornada. Parę minut po 11 rano załogi 4 Tornad odebrały hasło Happy, oznaczające, że Buccaneer namierzył cel. Wszystkie Tornada zrzuciły po 3 kierowane laserem bomby. Most zniszczono. W trakcie dalszych działań załogi Tornad skoncentrowały się na bombardowaniu wyrzutni pocisków Scud i mostów na Eufracie. Kombinowane działania przyczyniły się do wyparcia irackiej armii z Kuwejtu. Poczułem ulgę, kiedy to wszystko się skończyło, a ja zdołałem ocalić tyłek. Cieszyłem się, że wracam do żony i dzieciaków. Kiedy ogłoszono zawieszenie broni, wszyscy Brytyjczycy zaczęli po prostu ściskać sobie ręce i gratulować nawzajem. Wiedzieli, że się udało. Człowiek czuł taką cichą satysfakcję z faktu, że dowiedział się czegoś o sobie samym. Udowodniliśmy, na co nas stać. Nikt w to nie wątpi. Morning, sir. Morning, Darren. Did you just grab a coffee? Good day. That's good. Lotnisko Lossiemouth w północnej Szkocji jest bazą 12. Dywizjonu RAF-u. Jest on jednym z dwóch stacjonujących tu dywizjonów przeznaczonych do atakowania celów morskich. Dziś rano załogi Tornad odbywają odprawę przed dużym ćwiczeniem kombinowanych operacji zaczepnych. Ma w nim wziąć udział także samolot walki elektronicznej oraz myśliwce imitujące działania swoich i nieprzyjaciela. Jest początek lipca, jednak w surowym klimacie północnej Szkocji nie widać oznak lata. Pierwszym obowiązkiem lotników jest odprawa z meteorologiem. Załogi zostaną poinformowane o sztormach nadciągających z nadburzliwego północnego Atlantyku. Na zewnątrz mechanicy przygotowują Tornada do lotów. Potężne bunkry miały chronić maszyny przed sowieckim atakiem. Dziś stanowią złowieszczy zabytek zimnej wojny. Konfliktu, w którym Brytania znalazła się na linii frontu. Przed upadkiem muru berlińskiego baza RAF-u w Lossiemouth odgrywała istotną rolę strategiczną, strzegąc przejścia na północny Atlantyk. Korytarz Morza Północnego, dawniej zwany Przedprożem Rosji, był widownią częstych spotkań lotników RAF-u z maszynami sowieckimi. Położenie tej bazy także i dzisiaj odgrywa pewną rolę, jednak z innych powodów. Wyjaśni to podpułkownik Alan Vincent. W Lossiemouth utrzymujemy 2 dywizjony treningowe i 2 operacyjne. Znajdujemy się w północnej Szkocji. Jest to stosunkowo najrzadziej zaludniona część Zjednoczonego Królestwa. Nie tracimy tu czasu na przeloty do rejonu, w którym możemy działać na małej wysokości i zrzucać bomby ćwiczebne. Po 10 minutach lotu jesteśmy już nad miejscem, gdzie możemy szkolić młode załogi. W północnej Szkocji są znakomite warunki do treningu. W czasie dzisiejszej misji załogi Tornad polecą nad nieprzyjazne wody Morza Północnego. Ich średnia temperatura latem wynosi 10 stopni. Po 7 minutach przebywania w wodzie następują pierwsze objawy wychłodzenia. Załogi Tornad noszą kombinezony ratunkowe na wypadek, gdyby przyszło im katapultować się nad wodą. Lotnicy stacjonujący w Lossiemouth pochodzą z wielu regionów Wielkiej Brytanii. Jednak w sali odpraw jeden z nich wyróżnia się amerykańskim akcentem. Andy Berker jest pilotem marynarki amerykańskiej. Jestem tu w ramach tak zwanej wymiany. Latam w RAF-ie.
Nasza marynarka i lotnictwo wysyłają ludzi na wymianę do różnych krajów. Podobnie Brytyjczycy latają w US Navy. Jestem tu już 3,5 roku. Jest świetnie. Latam w normalnym dywizjonie operacyjnym. To pasjonujące. Kontynuując tradycje bohaterskich pogromców Tirpica, dywizjony stacjonujące obecnie w Lozimuth specjalizują się w atakach na cele nawodne. Górzysta rzeźba terenu Szkocji stanowi poważne wyzwanie dla załogi Tornada. Lot przez wąską dolinę z prędkością 360 km na godzinę nie jest zajęciem dla osób bojaźliwych. Nawet dla doświadczonych lotników to nie lada przeżycie. Lot nad Szkocją w pogodny dzień to jak przejażdżka kolejką w Luna Parku. Chciałoby się kupić bilet na następną. To wspaniała zabawa. Jednak w istocie wykonujemy tu pracę ciężką i wymagającą najwyższych kwalifikacji. Jako nawigator muszę mieć absolutne zaufanie do umiejętności pilota. Pilot korzysta z pomocy radaru firmy Ferranti, umożliwiającego lot pełzający zgodnie z rzeźbą terenu. System pozwala pilotowi puścić drążek. System nawigacyjny jest tak dobry, że nie trzeba odwracać głowy, żeby popatrzeć na ekran radaru czy przyrządy. System załatwia wszystko. Spogląda się tylko na wyświetlacz. Ale przede wszystkim patrzymy na inne samoloty, jak wykonują manewry inni piloci, jak omijają przeszkody. System działa wspaniale. Większość radarów obrony przeciwlotniczej nie wykrywa samolotów lecących poniżej 150 metrów. Wartość minimalnego pułapu wykrywania zależy od systemu radiolokacyjnego, ale na ogół im niżej się leci, tym mniejsze prawdopodobieństwo zdemaskowania. Trenujemy na wysokości około 80 metrów. To pewien kompromis między wymaganiami wojennymi i troską o spokój ludności. W Kanadzie są rejony, w których wykonujemy tak zwane OFL, czyli loty operacyjne na małym pułapie. Latamy wtedy na 30 metrach. W czasie wojny trzeba czasem latać jeszcze niżej. Nawet 30 metrów to też pewien kompromis. Kiedy się leci na 30 metrach, sceneria zmienia się błyskawicznie. Pilot musi patrzeć przed siebie, żeby nie uderzyć w ziemię. Miło jest wracać z takiego lotu. Taktyka lotów poniżej pułapu wykrywania radiolokacyjnego została wymyślona już w czasie II wojny światowej, ale nawet dzisiaj takie loty nie należą do rutynowych. Loty na minimalnym pułapie są bardzo podniecające, nawet po kilku latach praktyki. Tor lotu dopasowuje się do rzeźby terenu. Widzimy na drodze przeszkody, wzgórza i doliny. To wspaniałe uczucie. Najlepsze porównanie, jakie mi przychodzi do głowy, to ostatni atak Luke'a Skywalkera na Gwiazdę Śmierci w Gwiezdnych Wojnach. Czasem nawigator może pomóc pilotowi, czasem musi on ściągnąć drążek na siłę. Pędzimy, a po obu stronach mamy skaliste ściany wąwozu. Widoki zmieniają się w okamgnieniu. Myślę, że ludziom skojarzyłoby się to ze sceną z filmu. W roku 1994 królewskie siły powietrzne zaangażowały się w interwencję na Bałkanach.
utworzono strefę zakazu lotów, aby powstrzymać walczące strony od użycia lotnictwa. Siły ONZ potrzebowały samolotów szturmowych do bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych. RAF powierzył to zadanie jednomiejscowym Jaguarom. Dla pilotów Jaguarów operacja w Bośni nie była chrztem bojowym. W 1990 latali w składzie sprzymierzonych sił powietrznych nad Zatoką Perską. 7 miesięcy później znowu przyszło im działać nad wojskami irackimi. Tym razem bronili Kurdów. Andy Cabin, doświadczony pilot Jaguara, brał udział w obu misjach. To były bardzo ekscytujące operacje. Lataliśmy nad północnym Irakiem na bardzo małej wysokości. Sporo widzieliśmy. Spotykaliśmy różnych ludzi. Cały czas szkolimy się, aby móc wykonywać tego typu zadania. Czasem przy filiżance herbaty zastanawiam się nad tym wszystkim. Ale na co dzień szkolenie to po prostu moja praca. Istotna część szkolenia pilotów Jaguarów odbywa się na ziemi. Oto należący do rezerwowego 60. Dywizjonu symulator lotu Jaguara. Konsolę obsługuje pułkownik rezerwy Philip Duckel. W sąsiednim pomieszczeniu Paul Wilcox, instruktor symulatora, przypina się pasami do makiety kabiny Jaguara. Trzeba wykonać rutynową kontrolę przed startem, sprawdzić nawet przycisk odpalania fotela katapultowanego. Najważniejsza część symulatora znajduje się w innym, większym pomieszczeniu. Jest to mapa plastyczna południowej Walii o rozmiarach 13 na 6 metrów. Celem na dziś jest elektrownia nad brzegiem rzeki Severn. Climb straight ahead, 3,000 feet on the regional 1012, squawking 1761. 1070 is cleared ahead, 3,000 feet on the regional 1012, and squawking 1761. Is that correct? Surface wind 260. Paul startuje z lotniska, nabiera wysokości i kieruje się na południowy wschód. Trasa lotu prowadzi nad pagórkowatą południową walią, potem skręca na południe w stronę celu. Konsola symulatora pełni funkcję zarówno bojowego stanowiska dowodzenia, jak i kontroli ruchu powietrznego. Można stąd śledzić działania wszystkich pilotów. Obraz, jaki Paul widzi w kabinie, pochodzi z małych kamer zamontowanych na potężnej 6-metrowej suwnicy. Kamery mogą poruszać się w 3 płaszczyznach i zmieniają położenie zgodnie z manewrami pilota. Nie mogą tylko dokonać przewrotu. Paul zbliża się do granicy angielskiej i schodzi na wysokość 60 metrów. Następnie skręca na południe, aby zrzucić bomby. Na minimalnym pułapie przelatuje nad miasteczkiem Ross-on-Wye. Na mapie drobiazgowo odtworzono wszelkie szczegóły wzgórz, miast i dolin. Tę część Walii wybrano dlatego, że odbywają się nad nią prawdziwe loty ćwiczebne Jaguarów. Paul mija pagórki południowo-wschodniej Walii, nareszcie widzi rzekę Severn.
Teraz Paul może dostrzec elektrownię na północnym brzegu rzeki. W końcowej fazie ataku będzie się starał lecieć możliwie najniżej i trzymać kurs prosto na cel. Wedle standardów dzisiejszej technologii komputerowej symulator tego typu jest oczywiście zabytkiem. Jednak to użyteczne narzędzie pozwala oswoić pilotów z lotami na małym pułapie. Symulator i system wideo, który tu widzicie, to technologia z połowy lat 70. Oczywiście można by zrobić dobrą grafikę komputerową do symulacji lotu na małej wysokości, ale jest to dosyć kosztowne. Ten 20-letni system zachowuje swoją wartość. Kiedy na początku przyszłego stulecia Jaguar zostanie wycofany z linii, także i ten symulator odejdzie w przeszłość. Trzeba oddać hołd jego twórcom. Nawet dzisiejsza grafika komputerowa nie daje takiej iluzji lotu. Maszyna miewa jednak swoje narowy. System opiera się na ruchomym module kamer. Czasem to się trochę psuje. Widzimy wtedy na ekranie dziwne obiekty, jakby UFO. Zdarzają się niesamowite wrażenia. W połowie roku 1995 jednostki Jaguarów powróciły do domu po 14-miesięcznym bazowaniu nad Adriatykiem. Od tej chwili zadanie wsparcia wojsk lądowych przejął najbardziej niezwykły samolot RAF-u Harrier GR-7. Harriery wyruszyły do Bośni 12 czerwca 1995 roku. Wcześniej wojska NATO tylko groziły użyciem siły. Dowódcy ONZ nie reagowali na serbskie nadużycia. To miało się wkrótce zmienić. Ósmego sierpnia serbski pocisk eksplodował na rynku w Sarajewie. Taka masakra nie była niczym nowym dla doświadczonych wojną Bośniaków. Jednak dla NATO była to kropla, która przepełniła kielich. Nadszedł czas uciszyć serbskie działa. W nocy 8 sierpnia Harriery GR-7 razem z innymi maszynami NATO zaatakowały serbskie pozycje. Pierwszym celem były środki obrony przeciwlotniczej. Kiedy usunięto groźbę ostrzału samolotów z ziemi, piloci mogli uderzyć w stanowiska artylerii i składy amunicji. Przez 12 kolejnych nocy nad rozdartymi resztkami Jugosławii rozbrzmiewał grzmot bombardowań. 13 września dowództwo NATO zawiesiło naloty. Siły ONZ zademonstrowały nareszcie, co się stanie, jeśli nie będzie zawarty pokój. Bośniaccy Serbowie zrozumieli przesłanie. W tej operacji po raz pierwszy użyto bojowo Harriera w wersji GR-7. Jednak dla doświadczonych pilotów Harrierów nie była to pierwsza walka. Brytyjskie siły zbrojne zostały zaskoczone, kiedy w roku 1982 Argentyńczycy zajęli Falklandy. Mimo zabiegów dyplomacji amerykańskiej, Margaret Thatcher bez namysłu postanowiła odzyskać Falklandy siłą. Nie minął nawet tydzień, a zespół uderzeniowy królewskiej marynarki był już w drodze na południowy Atlantyk.
Kiedy tylko Brytyjczycy przybyli na miejsce, zostali zaatakowani przez bardzo liczne samoloty szturmowe A4 Skyhawk argentyńskich sił powietrznych. Pierwsza fala nalotów zniszczyła 3 brytyjskie okręty. Zadanie osłony lotniczej zespołu spoczęło na barkach pilotów Sea Harrierów bazujących na 2 lekkich lotniskowcach Royal Navy, HMS Hermes i HMS Invincible. Pierwszego maja Sea Harrier, pilotowany przez oddelegowanego do marynarki pilota RAF-u Paula Bartona, zestrzelił argentyńskiego Miraża. Sea Harrier odbył chrzest bojowy. Piloci Royal Navy byli wytrawnymi myśliwcami. Dzięki pociskom powietrze-powietrze A i M9L, Sidewinder odnosili zwycięstwa. Jednak marynarka nie miała wystarczającej ilości samolotów do efektywnego wsparcia swych działań. W pierwszym tygodniu maja w drogę wyruszyły posiłki. Harriery GR-3 Królewskich Sił Powietrznych skierowały się do rejonu walk, lądując po drodze na wyspie Wniebowstąpienia. RAF nie był przygotowany do wojny falklandzkiej. Dopiero w strefie działań na południowym Atlantyku piloci sił powietrznych po raz pierwszy lądowali na okrętach. Po przybyciu 9 maszyn RAF-u brytyjski zespół operacyjny dysponował 30 samolotami. Harriery były Brytyjczykom niezbędne do zwycięstwa. Nic dziwnego, że stały się głównym celem dla przeciwnika. Aby ochronić lotniskowce przed atakiem, rozwinięto linię okrętów dozoru. Główne zagrożenie stanowił francuski samolot Super Attendard, uzbrojony w pocisk Exocet, zmierzający do celu tuż nad falami. Po zatopieniu tym pociskiem niszczyciela HMS Sheffield, Royal Navy wycofała lotniskowce dalej na wschód od wysp. W rezultacie piloci Harrierów RAF-u nie mogli zbyt długo przebywać nad strefą walk. Pierwszym zadaniem, jakie otrzymali, był atak na argentyńskie umocnienia i lotnisko w rejonie Port Stanley. Droga na południowy Atlantyk zajęła brytyjskiej flocie ponad miesiąc, więc Argentyńczycy mieli dużo czasu na przygotowanie obrony. Dla pilotów maszyn szturmowych oznaczało to poważne ryzyko w czasie każdego lotu nad cel. Do końca wojny 3 Harriery RAF-u zostały strącone ogniem z ziemi. W ciągu następnych tygodni piloci RAF-u zmiękczali obronę w rejonie planowanego przyczółka. 21 maja okręty desantowe podeszły do plaż w rejonie Port San Carlos. Kiedy piechota morska uchwyciła przyczółek, wybudowano pas startowy z metalowych prefabrykatów. Od tej chwili Harriery RAF-u bazowały w pobliżu pola walki. Aż do końca wojny falklandzkiej piloci RAF-u zajmowali się głównie wspieraniem wojsk lądowych zmierzających w stronę stolicy wysp, Port Stanley. 15 czerwca dowództwo wyczerpanych wojsk argentyńskich poprosiło o zawieszenie broni. 10 tygodni po inwazji wyspy falklandzkie wróciły pod panowanie Wielkiej Brytanii. Kampania roku 1982 była ważną lekcją dla brytyjskich wojskowych. Przekonali się, że wobec braku dużych lotniskowców do prowadzenia działań z dala od kraju potrzebny jest samolot pionowego startu i lądowania. Starego Harriera GR-3 zastąpiono modelem GR-5. Maszyna ta miała dwukrotnie większy zasięg i udźwig. Rezultatem kolejnych ulepszeń w systemie uzbrojenia samolotu stał się Harrier GR-7. Podpułkownik Glenn H. miał okazję śledzić rozwój Harriera. GR-7 jest ostatnim z rodziny Harrierów zapoczątkowanej przez GR-3. Właściwie nie jest to już w ogóle Harrier, ponieważ pod wieloma względami różni się od poprzedników. Jedyną ich wspólną cechą jest możliwość zawisu w powietrzu. GR-7 ma dwukrotnie większy udźwig i zasięg niż GR-3. Dysponuje nowym wyposażeniem do walki elektronicznej. Jest znacznie zwrotniejszy, ma większe szanse przetrwania. Posiada jeden z najlepszych na świecie systemów naprowadzania uzbrojenia. Teraz możemy prowadzić bezpośrednie wsparcie wojsk lądowych w warunkach nocnych. Znacznie przewyższa to możliwości GR-3, który na Falklandach musiał przerywać działania o zmroku. My możemy latać dalej.
Pośród sielskiej równiny Cambridgeshire leży baza RAF-u Wittering, ojczyzna harrierów. Począwszy od roku 1969 napływają tu młodzi zapaleni piloci pragnący opanować sztukę latania na najbardziej reklamowanym samolocie RAF-u. W pionierskich czasach nie było wypracowanych metod szkolenia w lotach na tak niekonwencjonalnym statku powietrznym. Dzisiaj uczniowie korzystają z dwumiejscowej wersji treningowej i z symulatora GR7. Uczeń, zanim wsiądzie do kabiny, musi wylatać 16 godzin w symulatorze. Każdy trening jest ściśle nadzorowany dzięki konsoli znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu. Dzisiejszym lotem pokieruje weteran harrierów Jeff Timms. Rzuca się w oczy wielka różnica między symulatorami harriera i Jaguara. W nowszym symulatorze pilot może latać po całym świecie w każdych warunkach. Siedzący przy konsoli instruktor śledzi wszelkie szczegóły lotu. Widzi też to, co uczeń na tak zwanym wyświetlaczu HUD. Jest to urządzenie pozwalające pilotowi sprawdzać prędkość, wysokość i dane o położeniu celu bez odrywania wzroku od horyzontu. Na górze wyświetla się pułap, teraz waha się on od 30 do 50 metrów. Po lewej u góry widać prędkość, około 870 km na godzinę. Lecimy na niskim pułapie i zgodnie z rzeźbą terenu, aby uniknąć wykrycia przez nieprzyjacielskie radary. Pilot przenika w nieprzyjacielską przestrzeń powietrzną. Błyskawicznie zmieniają się widoki na otaczających go ekranach. Na dzisiejszy lot Harrier został uzbrojony w 5 bomb 450-kilogramowych i 2 pociski Sidewinder. Przy konsoli instruktora na dużym ekranie sytuacji taktycznej wyświetlany jest obraz całego pola bitwy. Na ekranie taktycznym widzimy małą sylwetkę samolotu zbliżającego się do lotniska. Jest ono już w zasięgu wzroku pilota. Instruktor może w każdej chwili wpłynąć na warunki lotu. Jeśli zechce, może zmienić dzień w noc, spowodować awarię silnika, a nawet odpalić rakietę ziemia-powietrze. Chodzi o to, żeby nauczyć pilota radzenia sobie z przeciwnościami, zanim ten pilot wsiądzie do maszyny wartej 20 milionów dolarów. Teraz trzeba zatankować. W tym celu należy odnaleźć samolot cysternę, znajdujący się 2-3 tysiące metrów wyżej. Tankowanie w powietrzu jest operacją bardzo ważną i trudną. Pobieranie paliwa w locie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Jeśli pilot nie trafi w koszyk umieszczony na końcu przewodu paliwowego, musi wykonać szybki zwrot i próbować ponownie. Największa trudność w trakcie tej operacji polega na tym, że, co chyba oczywiste, pilot, który musi tankować, ma już bardzo mało paliwa. Nie ma więc czasu na próby i błędy. Im dłużej bezskutecznie usiłuje złapać przewód, tym bliżej wyczerpania zapasu paliwa. Rutynowe loty szkolne nie wymagają tankowania w powietrzu. Jednak w strefie działań wojennych życie pilotów zależy od tankowców. Kiedy w roku 1982 przerzucano Harriery na Falklandy, ich piloci musieli aż pięciokrotnie uporać się z tankowaniem i to jeszcze zanim dolecieli do wyspy w niebo wstąpienia. Zanim uczeń zacznie latać samodzielnie, musi odbyć 3 loty na tylnym siedzeniu najnowszej maszyny treningowej RAF-u, Harriera T-10.
uczniowie przybywający do Wittering mają za sobą po 220 godzin spędzonych za sterami samolotów. Jednak Harrier wymaga całkiem odmiennych umiejętności. Problem polega nie na tym, by nauczyć się latać na Harrierze, ale oduczyć się latania na czymkolwiek innym. W czasie lotu na Harrierze trzeba pamiętać o wielu sprawach. Nawet drobne przeoczenie, złe ustawienie dźwigni, może mieć poważne konsekwencje. Dźwignia, o której wspomniał kapitan Mason, służy w Harrierze do zmiany wektora ciągu. Zmiana ta następuje dzięki czterem obrotowym dyszom wylotowym silnika. Zasada jest prosta. Kiedy dysze skierowane są w dół, Harrier leci w górę. Jeśli skierowane są do tyłu, maszyna leci poziomo. Jednak w trakcie swego pierwszego samodzielnego lądowania, podporucznik Duncan Mason przekonał się, że to nie takie proste. Żeby hamować ciągiem, kierujemy dysze do przodu. W ten sposób hamujemy. Jeśli jednak zapomni się o zmianie położenia dysz, samolot dalej toczy się po pasie. To jest jednostka samolotów STOL, krótkiego startu i lądowania, więc mamy tu tylko 300 metrów pasa startowego. Lądowanie jest dosyć podniecające. I just managed to stop with 500 feet to go, so that was fairly exciting. Latanie nigdy nie będzie czynnością rutynową. Wszystko wokół porusza się błyskawicznie. Człowiek jest bardzo zaabsorbowany. Zwłaszcza w czasie walk powietrznych dzieje się bardzo dużo. To wspaniała robota. Tymczasem w Lozimov pilot Andy Cabin przygotowuje się do niezwykłej pracy. Został wybrany do uczestniczenia przez 3 lata w występach elitarnego zespołu akrobacyjnego Red Arrows. Red Arrows to dla mnie spełnienie chłopięcych marzeń. Wielu by chciało latać z nimi. Niewielu to potrafi. Jestem szczęśliwy. Będę występował z Red Arrows przez 3 lata. Spodziewam się doskonałej zabawy, ale i ciężkiej pracy. Nawigator Tornada Andy Barker także opuszcza Lozimov. Wzywa go amerykańska marynarka. Za 2 tygodnie będzie już w drodze powrotnej do Ameryki. Jednak 3 lata kontaktów zawodowych i uczestnictwa w życiu kulturalnym innego kraju zostawią niezatarty ślad w jego pamięci. Moje wrażenia z pobytu tutaj? Brytyjczycy są nieco oschli, mają specyficzne poczucie humoru. Byłem w grupie profesjonalistów, dobrze się z nimi latało. Mają spore poczucie odpowiedzialności. Poświęcali wiele uwagi osobom przebywającym tu w ramach wymiany. Pracowaliśmy ciężko i osiągaliśmy dobre rezultaty. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Jan Czernielewski.